Witam serdecznie, kolejna grupa początkująca. Dzisiejszym gościem jest nasz olimpijczyk, topowy polski bokser Tomek Jabłoński. Tomek opowie, co się działo przed Rio, co się działo podczas Rio i co się może wydarzy po Rio. Także myślę, że ciekawa rozmowa z Tomkiem. To już za chwilkę. Teraz pozwólcie, że pochylę czoło nad partnerami, którzy wspierają mnie w tej syzyfowej, mozolnej pracy tworzenia grupy początkującej. Naszym pierwszym partnerem jest firma Provitex.pl. To jest sklep internetowy, gdzie dostępne są suplementy diety o sprawdzonych składach, topowe marki z Stanów, z Wielkiej Brytanii, z Polski. Filozofią, którą kierują się w Provitex.pl, to oferować takie suplementy, które faktycznie zawierają to, co obiecują w składzie. Także możemy mieć taką pewność, że jeżeli kupimy sobie, nie wiem, witaminę D, to ona tam faktycznie jest. Także wejdźcie na Provitex.pl, zobaczcie ich ofertę. Naprawdę fajne miejsce i suple z tej najwyższej półki. I no po prostu mamy pewność, że to, co kupujemy, działa. Także myślę, to jest najważniejsze przy braniu i kupowaniu suplementów, żeby nie ładować w siebie żadnego syfu. Także przy zalewie firm krzaków, które teraz wszędzie z każdej półki do nas wołają, myślę, że jest to naprawdę bardzo, bardzo ważne. Także Provitex.pl, polecam gorąco, kupujcie suplementy sprawdzone i najlepiej z Provitex.pl. Naszym drugim partnerem jest firma Manto. Jest to marka z Polski, rozpoznawana na całym świecie. Producenci rzeczy pod sporty walki, tak jak kimona, rashgardy, spodenki, rękawice, wszystko, czego dusza zapragnie, ale też po prostu ciuchy do treningu na co dzień. Teraz pojawiło się parę rzeczy dla dziewczyn, także jeżeli panie potrzebujecie dobre leginy, staniki, torbę na trening, to obejrzyjcie, co tam Manto dla was przygotowało i uszyło. A generalnie po prostu są to bardzo dobre jakości ubrania właśnie pod trening, szczególnie pod sporty walki. Myślę, że każdy znajdzie to, czego potrzebuje i wszystko to ładnie leży, ładnie wygląda. Naprawdę fajne, oryginalne wzory. No i naprawdę myślę, że jest to marka sprawdzona na całym świecie i nie trzeba jej szczególnie reklamować, bo to sprzedaje się samo, ale nigdy za mało. Wspierajcie polskie firmy mantoshop.pl. I naszym trzecim partnerem jest firma szkoleniowa Maurich, Maurich Training Center. Jeżeli słuchacie tych podcastów i interesuje was tematyka okołosportowa, tematyka około diety, dietoterapii, to warto odwiedzić grupę szkoleniową Maurich, ich stronę maurich.com i zobaczyć, co tam jest w ofercie szkoleń, czy może właśnie zawitają do waszego miasta. Paleta jest naprawdę bogata, wszystko od podstawowych tematów diety do dietoterapii, metod szkoleniowych. Niedługo wchodzi z powrotem trener personalny. Także naprawdę ta oferta się rozwija, zmienia, dostosowuje się do waszych potrzeb. Ludzie, którzy to prowadzą, to po prostu górna półka i naprawdę eksperci w swojej dziedzinie. Także możemy mieć pewność, że wiedza jest z najwyższej, no, najlepsza, jaka się da, a też przekazana w formie bardzo atrakcyjnej i dostępnej. Także fajne miejsce, żeby rozpocząć swoją przygodę, jeżeli chodzi o właśnie dietetyka czy trenera, albo po prostu doszkolić się, bo wiedzy nigdy za mało. Także podsumowując, w suplementy to najlepiej w Provitex.pl, jeżeli fajne ciuchy, najlepiej w Mantoshop.pl, a jeżeli rozszerzać wiedzę, to Maurich Training Center. Gorąco polecam tych trzech partnerów, z góry im dziękuję, a już teraz oddaję pole naszemu olimpijczkowi. Pięknie. Możemy lecieć z tematem? Możemy. Witam wszystkich, kolejna grupa początkująca. Dzisiaj mam zaszczyt gościć pierwszego chyba olimpijczyka w moim podcaście. Tomek Jabłoński, cześć. Witam, cześć. Tomek Jabłoński, olimpijczyk bokserski, ale ciekawostka, ma na koncie poddanie na Oskarze Piechocie. Powiedz, no jak to było? Jak to było, no, że... Stare czasy, ale jeszcze nie poddam je tamtej pory. No może unikam trochę walki. Czyli jakby jesteś moralnym zwycięzcą, tak, tego pojedynku. Dokładnie. Myślę, że tak umrzemy już z tym. Niestety Oskar będzie musiał się z tym pogodzić. Nie dam mu tej szansy. Ale jakie to były okoliczności? Na treningu trenowaliśmy już. Też miałem... Tak by, no z 2 lata trenowałem u Zbyszka, tak jak Michalec zaczynał, Oskar właśnie, oni mieli początki, no ja też wtedy w tej grupie byłem, też się trochę bawiłem, no i na treningu normalnie, no były sparingi, no i poddałem i od tamtej pory stwierdziłem, że już nie będę z nim walczył, tak, jestem zadowolony, mogę spokojnie z tym żyć do śmierci, jest mi dobrze. Jest dobrze.
W boksie też tam sobie parę razy poradziłem, więc... Czy generalnie jesteś podwójnym zwycięzcą, tak, można tak powiedzieć, tak? Ale czemu? Ten grappling ci nie podchodził? Czy po prostu boks przejął tak? Tak, boksersko bardziej się... No lepiej się czułem. Na początku zaczynałem od boksu, później miałem tak jakby przerwę od boksu, miałem tam trochę bóle głowy, takie dziwne rzeczy się z organizmem działy, więc zacząłem trochę grappling, trochę tajskiego, właśnie z Oskarem jeszcze na tajski chodziłem, później zostawałem na grapplingu Zbyszka, więc tak się bawiliśmy. No ale później jakoś tak mnie znowu zaczęło ciągnąć do boksu typowo, bo okazało się, że tam były mistrzostwa Polski i tak pojechałem praktycznie z marszu. Zaryzykowałem, pojechałem, zrobiłem srebro, no i tak się zaczęła przygoda. No już wtedy postawiłem wszystko na jedną kartę. Ile to było lat temu? Dokładnie w 2010 to takie mocne zmiany były. W 2010 pierwszy medal na mistrzostwach i wtedy już tak zacząłem układać życie pod boks. No stwierdziłem, że jak to mam spróbować, no to... teraz i rzucić wszystko i spróbować, żeby żyć sobie spokojnie na starość, sobie nie pluć w brodę, że a mogłem spróbować. Robię wszystko, żeby osiągnąć cel i dożymy. No. I byliśmy na olimpiadzie. No, nie udało się medalu zdobyć, ale jestem szczęśliwy, że byłem, zobaczyłem jak to wszystko wygląda od środka. A powiedz, bo to tak naprawdę, kurczę, jakby tak patrząc realnie, to nie boksujesz aż tak długo. No nie, ja bardzo późno zacząłem. To jest nawet ciekawe. Nawet kadry się śmiali, że jak przyjeżdżałem na początku, ja już miałem z 22 lata, z 23. Jak przyjeżdżałem na kadrę, miałem 30 walk stoczonych, może w swojej karierze ogólnie jeszcze, bo tam miałem jeszcze incydent właśnie przed grapplingiem, że jeszcze tam parę walk stoczyłem na jakichś turniejkach tutaj w Gdyni, gdzieś w Gdańsku. No i tak miałem z 30 walk, a tam chłopacy, którzy mieli 17 lat, z 5 lat młodsi, mieli po 150 walk, więc no różnica była wielka, no ale... Ale zauważyłem, że ja się po prostu, ja to dopiero łapałem tak jakby, wchodziłem w to i wszystko wsiąkałem, a oni już stali w miejscu, się nie rozwijali, więc udało mi się szybko doskoczyć. No tak. Oni byli dużo młodsi, no ale już od małego trenują, już tam dużo do nich nie robili progresu też, że tak powiem. No, czy to ja takie... cały czas dopiero się uczyłem, więc... Czy taki brak obicia był na plus właśnie w tym wszystkim? Tak... No było ciężko, to nie jest tak, że to jest na plus, tak? Wychodziłem chodzi mi, wiesz, o to, żeby właśnie, wiesz, że nie jesteś już tak wyniszczony, nie? Bo startowanie, ja też miałem mikro parę lat boksu, no to już wtedy pamiętam, że to było na Stoczniowcu w Gdańsku jeszcze, jak ta sala istniała w ogóle, że ja wtedy miałem ile lat? 16, coś takiego. No i tam trenerzy naciskali. Na turnieje. Ja nigdy nie miałem tylko takiej psychy, żeby w ogóle startować, ale gdzieś tam mówiąc, no dobra, nie? Może zobaczymy. Ale szczerze mówiąc, już wtedy, jak widziałem, że chłopakom nie wychodzi EEG po pierwszych turniejach i już mają szumy w głowie, myślałem już wtedy, że kurde, nie, to miała być zabawa. No za. A tutaj po prostu zaczynamy na ostro, nie? No teraz się trochę zmieniło, tak, nie ma takiego nacisku. Kiedyś były pieniądze w tym większe, nie oszukujmy się, były turnieje, były ligi, te kluby żyły na tym, tak? Po prostu wystawiali zawodników, mieli z tego pieniądze. Teraz to tak, no, walczysz dla siebie bardziej. Nie ma z tego pieniędzy, miasta, no, czasami dofinansowują młodzież po prostu bardziej tak, żeby prowadzić dla młodzieży jakiś sport, ale za to, że on startuje, to nie ma tak pieniędzy, więc bynajmniej tutaj w Pomorskim nie ma pieniędzy tak jakby za punkty dla klubu. No tak, bo to wszystko teraz są praktycznie kluby prywatne już, nie? Tak, no. Więc nie ma takiego nacisku, każdy sobie przychodzi. Jak chce wystartować, to fajnie, są te turniejki, można się sprawdzić i to jest fajne i niektórzy, wiesz, po prostu się napędzają, motywują się tym i robią jakiś progres, ale niektórzy przychodzą po prostu na salę, żeby pouderzać sobie, wyżyć się i tyle, nie? Ale co, jakby na przykład taki klub prywatny, nie wiem, wystąpił do ministerstwa dofinansowanie, bo ma na przykład Tomka Jabłońskiego u siebie, to czy to w ogóle jest... Nie, z ministerstwa nie, do miasta można do próbować miasta. Raczej. Tutaj mamy w Gdańsku, mamy w Gdyni kluby, no to trzeba próbować z miastem się dogadać, no ale to nie jest zawsze takie proste. Nie jest takie proste, takie hop siup. No dobra, ale jak teraz sobie wiesz... Aktywny tryb życia się wlazła i no i wszyscy jest tak, po tych nawet trenerach personalnych widać, że co drugi to jest trener personalny. Patrzysz tak, na jednego. Tak. No wiadomo, że to większość nie ma wiedzy jeszcze odpowiedniej, no ale jest dużo większa wiedza nawet w internecie, żeby sprawdzić. Trenerzy, no ci starzy już też w boksie sobie tak dobrze nie radzą, bo jest duży nacisk na motorykę, tak, samego treningu, wszystko, no oni nie mają pojęcia o tym, bo wiem tak jak kiedyś się trenowało, tak jak trenerzy mi opowiadali, no to co tam bieg. No i walki, tylko bieg, walki, worek. No a teraz są ćwiczenia z gumami, ze wszystkim, siła, moc. Trzeba mieć trochę pojęcia o tym, jak to wszystko działa, żeby to prowadzić. No ale dzięki temu, to ja też zostałem tylko dzięki temu, że poznałem trenera motorycznego, bo tak już też chciałem z tym kończyć, bo co jechałem na kadrę, no to biłem worek. Już miałem dosyć tego po prostu. Nie widziałem żadnego progresu, nie widziałem żadnego kroku do przodu, a
Wiesz, no, trzeba było jeździć, bić się jakby za darmo, więc, więc no nie było ciekawie. Nie? A jest opór taki właśnie do tej starej kadry, żeby w ogóle, raczej nowości, no nie są jakieś nowości, tylko jakieś może dodatki właśnie do takiego treningu ogólnego, po prostu nie napierdzielać worek bezmyślnie, ale właśnie okej, nie wiem, potrenujemy trochę motoryki, jakaś tam nie, stabilizacja, jakieś takie rzeczy. Czy tam jest opór, czy to jest jednak środowisko w miarę otwarte na kiedyś, coś takiego? Kiedyś był opór, no tutaj już miałem z trenerem Raubo, ostatnim trenerem, jak był, no to już byłem w stanie się dogadać, mogliśmy zawsze porozmawiać, ustalić jakiś plan i to jakoś działało. Nie mówił, że nie rób tego i tyle. Nie? Mówiłem mu jakiś cel, mieliśmy jakiś plan, ja też przychodziłem z danymi planami od trenera motorycznego i to jakoś tam wrzucaliśmy w trening, więc był elastyczny i zawsze się dogadywaliśmy. I to było dobre, no pozwoli mi robić, no i przyniosło to efekt, tak? Byłem na olimpiadzie. No, no starzy trenerzy, no niekoniecznie. No trener Rabo nie jest młodym trenerem. No, ale jest na tyle elastyczny, że zawsze można się dogadać. No. No, teraz jest młody trener, więc ze Szczecina, więc zobaczymy, jak on tam. No, myślę, że on już będzie wprowadzał motorykę odpowiednio. Jak się nazywa? Habros? Habros, tak. O, Karol został trenerem? Tak. O proszę, Skorpiona. Tak. No proszę. Nie, Karol. Czy drugi ze Szczecina, teraz już. No nie wiem, ale. Nie wiem. Fajnie, ale ze Szczecina. Szczecin na pewno tak. Boksersko tak, się mocno rozwinął. Tak, tam też. Więc myślę, proszę, że będzie dobry rozwój. No to proszę, no to bardzo pozytywnie, bo w sumie trener Rabo też mocno związany z paroma zawodnikami MMA, bo teraz siedzi w Tajlandii przecież z Krzyśkiem Jotką, Łukaszem Zajewskim i się byczą teraz w tych pięknych okolicznościach przyrody. To jest taki byczenie do końca, więc Robusia to nie pozwoli. Nie pozwoli. No to ciekawe, bo kurczę, patrząc teraz jeszcze, czasami sobie obserwuję, gdzieś tam na internecie próbuję wyszukać jakieś takie treningi właśnie tych topowych zawodników, no i chyba najfajniejsze, które można sobie oglądać, to Joshua, nie? Antoni, tak, czy... on jest motoryczny. To, co on w tej wadze potrafi robić, niesamowite, co? Naprawdę. No, to... Nie, jest wielkoludem, ja pamiętam z nim obóz pierwszy raz, jak byłem też w Anglii i on wtedy też jakoś jak zaczynał, to byłem pod wrażeniem, jaki to jest, no wielki chłop po prostu, biceps miał wielkości swojego uda, no byłem normalnie... Znaczy wiesz, no to... Nie wiem, skąd on się wziął, no ale rozwinięty mocno też, tak? Dynamika widać po samych treningach, jak on to robi, że to nie jest po prostu bicie worek, wszystko ma swój cel, plan jakiś ma, tak? Gdzieś tu zrywa dynamicznie, tu z gumami robi treningi, koordynacja, no to się rozwinęło wszystko, więc no, ale przynosi to rezultat. Ja sam po sobie wiem, że tak miałem taki przestój właśnie, nie czułem, że się nie rozwijam, tak zacząłem ćwiczyć, widziałem, że to ma jakiś sens, robiłem testy, to mnie napędzało jeszcze bardziej, tak? Widziałem, że robię progres i to szło w dobrą stronę, a tak... To w ogóle chyba też jest ważne właśnie, tak jak powiedziałeś, tak nawiązałeś do tego, żeby trochę głowie dać odpocząć, nie? W sensie po prostu przebić nie tylko po prostu codziennie worek, tylko po prostu badamy inne rzeczy, nie? Po pierwszym sezonie Husarii powiedziałem, że nigdy więcej nie dotnę worka, nie? A jak widziałem napis Puffen, to już wszystkie worki były Puffen, no po prostu miałem dosyć. Tak. Codziennie bicie worek, no ile można. To już nawet się nie podchodzi do tego treningu z tą przyjemnością, tak? Już się nawet nie da się bić cały czas na 100%, no. No tak. Ale później właśnie kontuzje przez to też barków, no bo jednak to jest opór duży, jak bije się worek. To jakieś przesilenia. No tak, bo to... Duże. Praktycznie w kółko ten jeden ruch. Tak, i barki później siadają, łokcie zaczęły siadać każdemu zawodnikowi, więc... No u ciebie problem. Z barkiem też problem, no tak, teraz, tak? Teraz operacja była, teraz będzie operowany jeszcze drugi, więc nie jest ciekawe. Oba. Tak. A jak no tam? Drugi już będę miał w środę operację, więc... Tuż przed tak. No to proszę. A jak ten się goi? Lewy jest już okej, okay. No już jest fajnie, funkcjonuje w miarę dobrze, byłem teraz u lekarza na wizycie właśnie, więc mówi, że elegancko, tak naprawdę już go nie czuję. Mogę nim robić wszystko praktycznie. No jeszcze nie mogę uderzać, dopiero tam od kwietnia miałem zacząć uderzać, no ale przez operację drugiego barku, która wyszła tak niespodziewanie, można powiedzieć, więc, więc będzie musiał się trochę przeciągnąć, ale tak myślę, że ten na szczęście drugi nie będzie potrzebował rehabilitacji takiej jak ten. Więc tutaj już nie będę miał implantu żadnego, nie będzie musiał się nic przyklejać, będę miał tylko usuwaną kość w prawym, tak jakby wycinaną kawałek kości. I tak naprawdę po 2-3 tygodniach już wrócę do treningu w końcu. A to wszystko po Rio właśnie się stało? No w sensie no to się nakładało już. To z tym lewym barkiem to już czułem kontuzję od 3 lat cały czas walczyłem z tym. W sensie to było na pewno w dużym stopniu mniejsze, tak? Ale,
ale nie mogli tego znaleźć na rezonansie. Dopiero tutaj teraz zrobiłem rezonans z kontrastem tak jakby dostawowym bezpośrednio i dopiero wyszło wtedy, był lepszy obraz i było widać od razu, że mam uszkodzony obrąbek, no i trzeba było go przyczepić mechanicznie, bo blokowała mi się ręka w niektórych płaszczyznach, no i czułem ból też, jak gdzieś tam uderzyłem cios sierpowy, gdzieś mi się łokieć przegiął do góry, to czułem ból, no i to było takie denerwujące, no, cały czas nie mogłem uderzyć z całej siły, wiedziałem, że to jest tak blokada gdzieś tam w głowie, teraz będzie trzeba ją przeskoczyć, co też nie będzie łatwe, bo to przez tyle lat robienie coś z kontuzją, to trzeba teraz się przyzwyczaić, że można uderzyć tą ręką teraz. No tak, no ale okej. Trochę musimy pogadać o tym Rio w końcu, chociaż wydarzenie niesamowite. Jakby najbardziej mnie co ciekawi, taki moment, jak się dowiedziałeś o tym, że idziesz na olimpiadę. No, jakie to uczucie? Jakie to uczucie? Samo jak się dowiedziałem na samym początku, nie byłem pewny tego, bo to było tak, że nikt nie był pewny. Mówili, że tak, ale bo ja się dostałem przez turniej właśnie tej całej Husarii. To się nazywa World Series of Boxing. Tak jest. Tylko, że to tak było, że ja byłem trzeci, ja tylko dwóch się łapało. Przegrałem tam chyba na małymi punktami z tym drugim zawodnikiem, więc ja byłem trzeci. No i później wyszło, że ktoś odpadł czy coś, chyba właśnie numer jeden odpadł. Czy go zdyskwalifikowali, ja wskoczyłem, właśnie tak, ale to nie było do końca pewne i nie było to tak udokumentowane, że tak powiem, że tak będzie i tyle. No dopiero czekaliśmy jeszcze na decyzję AIBA, żeby napisali mi pismo, po prostu ja jeszcze nie żyłem, nie cieszyłem się tym, po prostu czekałem, jak dostanę pismo, że tak, jadę, imię, nazwisko dokładnie, że jestem powołany, tak? No okej, no jak przyszedł ten list? No to już była radość, nie? Ale wtedy już też była presja większa, tak? No właśnie. Wskoczyło to ciśnienie, wszystko, no trzeba było sobie z tym radzić. Już wiadomo, że to był inny poziom treningów, no chociaż dużo się tam treningi nie zmieniły, no te obozy tylko takie miałem wykańczające trochę niektóre, no ale wiadomo, to był cały plan, były góry gdzieś tam, wszystko, już nie tylko ja na tym pracowałem, to już było 3-4 osoby, tak, gdzieś tam psycholog jeszcze w to włączona, fizjoterapeuci, no to już musiało być. A jaka jest pierwsza myśl, widzisz taki, okej, jadę na olimpiadę i co myślisz? Medal od razu? Idę po złoto, czy po prostu nie, o kurde? Ja jechałem po złoto, nie oszukuję. Jechałem po złoto i to był mój główny cel. No, o tym marzyłem. Wywalczyłem sobie wyjazd na olimpiadę, tam już te 50% marzeń spełniłem, no, a później trzeba było walczyć o złoto. No co nie? Wiedziałem, że jestem w stanie z każdym walczyć tak naprawdę. No, tam nie było takiego człowieka w naszej wadze, który odstaje od wszystkich, że nie jest w ogóle w zasięgu, tak? Gdzieś tam te walki, no to wiadomo, w amatorskim boksie w ogóle ciężko się wybić. Są te trzy rundy, to jest krótko i sędziowie często tak pokazują tego, kogo bardziej lubią lub kogo bardziej znają, tak? Ciężko pokazać jakąś wielką przewagę tak w trzech rundach, gdzie tam niektórzy to wygląda prawie jakby jak bokserski, cały czas mucka, tak? I kto trafi, tak? No tak, oglądanie walk amatorskich to faktycznie, ja się tak nie znam na punktowaniu bokserskim, ale przed podcastem obejrzałem sobie parę twoich starych walk, to naprawdę to jest kawał, to jest trudna sprawa. No, kiedyś były jeszcze te maszynki, co w ogóle zmieniły ten boks, zniszczyły trochę ten boks, bo w ogóle ludzie nie rozumieli, o co chodzi. No bo tam liczyli tylko celny cios, tak? Mocny, celny, nie? Lewej ręki nie punktowali nawet, więc no, a wyglądało czasem tak, że przeciwnik, w sensie zawodnik jeden bije z 300 ciosów, drugi bije 20, no i ten, co zadał 20 ciosów, wygrywa nagle, więc to też było takie chore, bo była przewaga, jeden go spychał, cały czas bił, ale bił w gardę, tak? No i i to się piękno punktowało. Tego boksu, tak? A teraz niby punktujemy normalnie jak zawodowym, tak? Czyli liczą też pracę na nogach, ogólnie cały wygląd jakby walki, jak to kto chciał wygrać bardziej, chociaż to też jest różnie. No ale to przynajmniej to jest jakiś słuszny kierunek, jakoś całościowo cały obraz całej walki obejmuje, nie tylko jakby takie właśnie jeszcze pykanie. Kiedyś pamiętam były takie, że było widać punktację, widać punktację na bieżąco i musiało chyba trzech sędziów w danej sekundzie nacisnąć guzik i dopiero wtedy był zaliczony punkt. Czyli jak to się spóźnił sekundę? Widać, że tak, było widać, że chłop dostaje w głowę, głowa pleców dotyka, a punktu nie ma, tak? No to już w ogóle było. Nie. Fajne afery były na walkach, bo kibice tego nie wytrzymywali i wyzywali tam. No wiesz, tutaj jakby kiedy. No, nie dziwię się, to nie jest gra, wiesz, kurde, ping-ponga, tylko to jest bicie się po głowie, więc tutaj jakby każdy. Niezauważony cios, ja nie jest. Pamiętam swoje pierwsze mistrzostwa, też nie wiedziałem w ogóle, na czym polegają maszynki, jak jechałem. No i w finale, walkę finałową przegrałem 2-1, tak? Czyli on zadał dwa celne ciosy, a jeden.
Okay. Ja miałem nos uszkodzony, oko podbite, on też i nie wiem, jak to jest możliwe, żeby zadać... Wyjątkowo celne ciosy, wyjątkowo celne ciosy. Nie, no tak, tak walki wyglądały. No. Ale powiedz o trochę przygotowaniach do tego właśnie do Rio, bo byłeś chyba tam gdzie, w Hiszpanii, Portugalii? W Hiszpanii, tak, byłem w Hiszpanii, w Sierra Nevada byłem też we Włoszech, też w górach, wcześniej jeszcze przed mistrzostwami Europy, później drugi taki obóz mieliśmy powtórzony, no ale Sierra Nevada był taki chyba najmocniejszy obóz chyba mojego życia. Tam no powiedz, po trzy jak to wyglądało? Trzy jednostki treningowe czasem. I to jest tylko wasza kadra, czy z jakąś większą ekipą nie, jesteście? Nie, no ja jechałem tylko, to mi prezes tam oczywiście mojego klubu, który tam bardzo pomaga, zorganizował ten wyjazd. Mieliśmy to opłacone, ja miałem opłacone tak jakby z ministerstwa, no ale jeszcze dwóch chłopaków prezes zabrał jako pomoc moja do sparingów. Ode mnie z klubu tutaj, takich właśnie niepasujących mi, żeby mi utrudniali życie po prostu. No i byliśmy tam w trzy osoby, trzech zawodników, masażysta i trener, dwóch trenerów. Tam i co? Ile trwał obóz? Trzy tygodnie, już nie pamiętam dokładnie. Trzy tygodnie, trzy jednostki dziennie? Nie zawsze były trzy jednostki, ale po trzech jednostkach miałem, w sensie to były takie jednostki do cięcia, już te trzy dni, to był, w sensie tam gdzie miałem te trzy jednostki, to był maks po prostu, gdzie były sparingi, fajnie, bo się udało dogadać się z zawodową grupą, tam była pod Sierra Nevada, pod górami, mieli swój klub i raz oni do nas przyjeżdżali, a raz ja do nich zjeżdżałem, więc to też fajnie, bo miałem różnych sparing partnerów takich wymagających, no a i tam już wiesz, po sześć rund czasem, gdzie to był na przykład pierwszy trening, drugi trening miałem taki zajazd wytrzymałościowy, typowo wytrzymałościowy, taki, że odcięcie po prostu. No i wieczorem jeszcze mocny bieg, tak? Taki niby tlenowy, ale na przykład z 18 rund nawet robiłem, tak? Gdzieś 3 minuty mi ta praca, a w górach ciężko się wkręcić na odpowiedni pułap. No tak, jaka wysokość była? 2700. O cholera, no to już wchodzi. Na początku się ciężko wchodziło po schodach ogólnie. Trzeba było wejść na trening. Nie, no ale puls ciężko osiągnąć, tak? Nigdy się nie wkręciłem w ogóle tam na taki puls maksymalny, tak? Gdzieś tam koło 170 paru miałem. To jest, był taki mój maks, gdzie już mdlałem po prostu, robiło się ciemno i gdzie tutaj to bez problemu nawet na rozgrzewce wchodzę na 180. No tak, to w ogóle tak tutaj w środowisku słyniesz z tego, że bieganie i ty to mocna strona. Tak, no w sensie no, lubię biegać. Też myślałem o jakimś maratonie w końcu, ale... Ja mam... Na razie bark. Na razie tak, lepiej sobie odpuścić. No, no to okej, okay. A potem Włochy? Podobna historia? Nie, najpierw były Włochy. Najpierw były Włochy. Tak, tak. Włochy też były, tak, tylko tam już były krótsze obozy, bo to najpierw przed mistrzostwami Europy byłem we Włochy były tam i później jakiś obóz, już nie pamiętam, chyba przed mistrzostwami świata, to już był tam taki obóz, ale to jeszcze nie taki typowo przygotowujący pod Rio, nie? Pod Rio była właśnie Hiszpania już tak typowo, gdzie się przygotowywaliśmy, ale też testy, badania krwi, tam już, ale tam już było to potrzebne po prostu, bo inaczej mój organizm by nie wytrzymał, myślę. A nie bałeś się, wiesz, bo to, no boks jest o tyle specyficzny, że tu wiesz, trenując bijesz się. No. Nie, że nie będziesz, nie wiem, psu, wiesz, nie zabierz jakiejś kontuzji i że ktoś tu będzie chciał coś udowodnić, bo okej, mam przed sobą, wiesz, olimpijczyka, nie, no to... Nie, no to tak, no to ja wiedziałem, że każdy sparing, nawet luźny, będzie wielką rywalizacją, no bo każdy chce mnie trafić, to tak nawet w klubie tak się śmieję, że każdy chce wykorzystać moją słabość i na pewno teraz, jak wrócę po przerwie, nie będzie, nie będzie miękko, tak? Będą chcieli wykorzystać w końcu Jabłońskiego, uwalić, no. Tak. Więc... I co, no to tym bardziej większa presja, co? Chyba. Tak, tak, no wiadomo, jak jesteś mistrzem, to zawsze jest większa presja na tobie, nawet głupi turniej jakiś, no nie możesz przegrać tej walki, wystawiam ci słabego zawodnika, on nie ma nic do stracenia, da z siebie wszystko, tak, będzie przygotowany, ty musisz no, być na każdego gotowy, to nie jest tak, że jesteś mistrzem, to z każdym sobie lekko poradzisz. Te walki są ciężkie i często są wyrównane i u mnie się na przykład ze słabym zawodnikiem gorzej walczy niż z bardzo dobrym zawodnikiem, bo psychicznie do tego no, ciężej podejść, no to po każda prostu, bo wiem, że to jest większa presja na mnie. Każdy błąd, ta porażka jest dwa razy gorsza. No tak, jeszcze ze słabym zawodnikiem. Jeśli jak wychodziłem, tak jak na początku byłem nieznany, no w sensie no, byłem mistrzem Polski, ale wjeżdżałem na duże turnieje, no to mnie tam, wiesz... Nie robiło. Byłem zerem, tak jakby zacząłem od zera, no jechałem, walczyłem z mistrzem, no to mówię, no co mam do stracenia, tak? Przegram, to przegram, ale jak wygram, no to dawałem z siebie wszystko i wiem, jak to wygląda, nie? Że jak to smakuje. Nie ma lekko. Okej, okay, no to mówię, też wspomniałeś, że w całym przygotowaniu pojawił się psycholog. Tak. Tutaj już współpracowałem z nią jakiś okres na WF-ie u nas w Gdańsku. Jak się nazywa? Z Milena Lachowicz. No i powiedz, jak tam... O,
Mamy w tle maszynkę do mierzenia kawy. Tak, kawy. Czujesz, że ci to jest potrzebne? Tak. Nie, no jednak boks jest ciężką dyscypliną pod względem psychiki. Na przykład jest dużo mistrzów świata na treningu, ale jak przychodzi co do czego, co do walki, no to nie mogą sobie w ogóle poradzić. Nie mogą przeskoczyć pewnych barier. No wydaje mi się, że psycholog u nas jest bardzo, bardzo ważny. No, niektórzy w ogóle nie mogą przeskoczyć. Znam paru zawodników, którzy mają jakąś tam blokadę. Dobrze sobie radzą tutaj. W każdym klubie jest takich paru. Tak, ale nawet nie w klubie, mówię w kadrze, tak? Gdzie się radzą sobie tutaj dobrze na podwórku, gdzie znają przeciwników, ale jak jadą już na turniej międzynarodowy, już jest zmierzenie się z nieznanymi jakimiś dobrymi zawodnikami, to sobie nie radzą, tak? I nie mogą tego przeskoczyć. Walczą z psychologami, no i jest jakaś bariera, no i jest ciężko to przeskoczyć. Ja to bardziej radzę sobie jakoś z tym stresem. Właśnie, bo chciałem powiedzieć, że ty akurat nie, jak patrząc na twoje walki, mam wrażenie, że ty jesteś takim trochę czołgiem, który idzie do przodu, no właśnie, że się nie boi, nie? Ja mam w drugą stronę. Że mnie tak trener Raubo się nauczył właśnie tak uspokoić. No, okay. On wiedział, że nie może. Ja sam mówiłem nieraz, że mnie trzeba po prostu po pierwszej rundzie spokojnie, to jak oddychaj, spokojnie, uspokój się, jest wszystko okej. Okay. Ja wtedy się uspokajam, zaczynam myśleć, bo na początku wchodzę jakby wyłączony, mam klapki i chcę urwać głowę, tak? Gdzieś tam. No, też miałem taki styl, że byłem cały czas uczony na zajazd, tak? Zajechać, zmęczyć. No i dlatego tą pierwszą rundę często w chaosie gdzieś tam mało przegrywałem, ale później jak już mnie trener odpowiednio, bo miałem też taką sytuację, że trener mi stał i mówi dawaj, dawaj gdzieś tam, to ja już dwie następne rundy jeszcze gorzej zaboksowałem niż pierwszą, tak? Bo on był zmęczony, ale ja dalej leciałem jakby głupek gdzieś tam i ja potrzebuję takiego stopera, tak? Ale trener albo sam dobrze do tego podchodził, dobrze wiedział, że niektórzy potrzebują liścia w narożniku, żeby się obudzić, a ja potrzebuję po prostu pogłaskania, bo dobrze, spokojnie, oddycha i jest okej, okay, nie? I wtedy walczę. I to właśnie psycholog stawiał cię w tą stronę, czy generalnie po prostu nastawiał dobrze na olimpiadę? W sensie nie? Bo to... ogólnie dobrze na olimpiadę bardziej. Nie, już tak o samej walce, jakieś wizualizacje robiliśmy, ale tak już tak szczegółowo co do rundy, to nie nastawiał mnie psycholog. Bardziej ćwiczenia takiej relaksacji miałem też z komputerem, tak, robiliśmy, gdzie tam byłem podpinany pod komputery i te fale beta, teta gdzieś tam badaliśmy. Ja mogłem sobie sprawdzić, kiedy jestem tak naprawdę zrelaksowany, kiedy oddycham dobrze. Więc się to się takiego zaskoczyło właśnie? Takiego wiesz, takim całym... No jeszcze miałem wcześniej też robione, więc może jakoś mnie super nie zaskoczyło. Ogólnie tam dobrze wychodziłem na tych wynikach. Więc, no ale to mnie nauczyło takiej relaksacji, tak? Jakieś tam też floatingi miałem, mój prezes mi załatwił takie właśnie, że od stresujące. No jednak jest duże nasilenie psychiczne, bo przy tym każdy trening był stresujący, gdzieś tam mi nie szło, to śmiałem, bo to czasem aż mi głupio, bo gdzieś tam wybuchałem i tam na trenera się gdzieś tam, wiesz, jakieś kłótnie, sprzeczki, no wiadomo, coś mi nie idzie po mojej myśli, no już jest wojna gdzieś tam, człowiek jest tak po prostu tylko... Gramy o wysokie już, tak, wiesz, tak, no już rzecz. Tam we Włoszech, no na przykład często mi głowa, jeszcze duże zmęczenie wchodziło w grę, to już mi często głowa gdzieś tam siadała, było ciężko tak przetrwać, no pamiętam pierwszy raz się rozpłakałem, na przykład na biegu, tak? No gdzie, wiesz, próbowałem się wkręcić na obroty, ale po prostu łzy mi leciały, bo już nie byłem w stanie, bo moje ciało odmawiało, no i to był, pamiętam, pierwszy trening, ten trzydniowy taki na zajazd, tak? Już byłem po prostu, próbowałem się wkręcić, z całej siły próbowałem, ale nie mogłem, po prostu moje nogi odmawiały, moje ciało odmawiało, no i tam musieliśmy skrócić ten trening, ale to było takie przełamanie, no. Ale teraz później przeżyłem i na przykład na drugim treningu zrobiłem wszystkie rundy bez problemu, tak? To jest takie ciekawe, żeby tak poznać siebie trochę, niby wiesz, człowiek trenuje pół życia, ale nagle jest postawiony w sytuacji, jak olimpiada, która jakby... podnosi poprzeczkę tak inaczej, no, że... Jest najwyżej, tak? Najwyżej jak się da. Zawodów. Myślę, że żadne walki zawodowe o żaden pas nie będą tak wysoko. Myślisz? No w sensie, no... No, coś no w sensie wiadomo. W igrzyskach coś takiego jest jednak. W igrzyskach, tak. No, to każdy o tym marzy, tak? Kliczko czy coś. Zawsze o tym też mówią, że ich marzenie i tak jest zdobyć medal olimpijski. Tak? Teraz mieli szansę, no ale... Nie wykorzystali, zrobili teraz, przecież już zmienili zasady, że już mogą zawodowcy boksować. Naprawdę? No na tej olimpiadzie już brało chyba dwóch, tam się dostało. O, nie wiedziałem. Z zawodowców. Więc to tak... był ostatni turniej kwalifikacyjny był z zawodowcami już normalnie, ale tam chyba dwóch czy trzech tylko się dostało. Miał tam właśnie były rozmowy z
No z Pacquiao, były z Kliczko właśnie, pamiętam, że kiedyś był jeszcze Khan chyba, na Mistrzostwach Świata to, był Khan. To byłoby trochę zabawne, bo no, ale goście myślę, to się biją za 40 milionów, wyszli nagle, wiesz, no, walczyć było, o medal. Myślę, że było dla nich ciężkie to. To jednak jest inny boks. No oni boksują 12 rund, tu się wszystko odbywa w trzech rundach i na przykład taki Kliczko, myślę, że zanim by się odnalazł, on spokojnie zaczyna walki. Jest ciężko przestawić się na taki boks. To poza duże ryzyko, no jakoby teraz zawodową karierę toczył dalej, gdyby przegrał z amatorem, tak? Jeszcze może nie jakimś mistrzem, tylko... Jakimś tajnym Kubańczykiem, skądś wyciągniętym. No, tam nie? Tanich Kubańczyków nie ma, nie? No. Kubańczyków tanich nie ma. Ale wiesz, no wiadomo, presja jest. No dobra, ale to okej, okay, sama olimpiada, nie? No. Samo wejście, wiesz, na tą salę, cała atmosfera. No, nie wyglądałeś stres. Na... Nie stres? Właśnie nie, chciałem jest, powiedzieć, że wyglądałeś na takiego gościa, który wchodzi i tak, i idzie, ale już nie? Byłem wyłączony, już ogólnie nie widziałem za dużo, tak nie rozglądałem się, wchodziłem po prostu, widziałem tylko ring i przeciwnika, tak? Mhm. No tam było trochę problemów bardziej już w samej walce, pod względem pękniętej błony bębenkowej. Mhm. To już tam takie wytrącające z równowagi trochę, no ale tak to sam stres, no ogromny był przed, ale już jak zacząłem się rozgrzewać, już tak jak zacząłem wchodzić do ringu, to już się wyłączyłem, już widziałem tylko walkę, już byłem skoncentrowany, nawet nie wiem dokładnie jak sala po bokach wyglądała tak naprawdę. Okej, okay, pierwszą rundę wygrywasz. I co, czujesz już, wiesz... Najgorsze jest to, że my nie wiemy dokładnie w narożniku, nie? A nie czujesz tego? Nie czułeś tego? Ja mam tak, że nawet jak wygrywałem do jednej bramki, to właśnie trener Raubo się śmiał kiedyś. Mówi, ja myślałem, że ci nie muszę mówić po pierwszej walce. Teraz mam mi zejść po rundzie i powiedzieć, wygrywam czy nie, bo ja nie czuję. Ja mogę wygrywać 5-0, a i tak nie będę czuł w ogóle tego. Zawsze tak mam po prostu. I... Kurczę, to takie no, w ogóle no, zupełnie... Tak nie czułem nigdy tak, tego jakoś, że przynajmniej. No, może nie wierzę może za mocno w siebie, jakoś nie wiem, to jakaś tam wiara taka. Nie, chyba swoje... po prostu takie wyłączenie. Też mam wyłączenie, mam też taki styl, że zależy jak to widzą, bo spotkałem się z różnymi werdyktami i nigdy się nie nastawiam, że wygrywam, tak? Bo raz sędziowie punktują, że wygrywasz, a raz walczysz tak samo, spychasz przeciwnika i dajemy w rundę wygraną temu, co uciekał cały czas, tak? I gdzieś, więc to jest takie dziwne trochę i czasem... Chore, no bo nie wiesz jak boksować tak naprawdę. No tak, to pewnie trochę lepiej ustawienie strategii, ciosy, tak. Uciekać i boksować, ty ubić sobie pojedynczej schodzić, czy po prostu napierać i pokazać sędziom, że ty chcesz jednak wygrać na walkę, nie on. Czyli co rundę trzeba dawać ci liścia i mówić, słuchaj, wygrałeś rundę, tak? Nie, no, spokojnie, oddycha, jest twoja, nie? No ale po drugiej rundzie wiedziałem, że jest remis, tak? Po drugiej rundzie był remis, dostałem tam informację, bo tam właśnie Igor, jeszcze znajomi z Igrzysk, tam telefonicznie kontaktowali się właśnie... Z narożnikiem? No w sensie nie z narożnikiem, tylko oni też nie mieli informacji na zewnątrz, tak? Ktoś, kto oglądał na żywo, po prostu dawał znać, czy wygrywam, czy nie, bo dopiero w komputerze było widać. Tak, tak, tak. Komputer chyba był, w sensie telewizor tam był w tej szatni, gdzie się mogliśmy rozgrzewać. Tam było pokazane normalnie, jak w telewizji leciało, a tak na środku już w sali nie było nic widać, więc jeden siedział, musiał siedzieć tam i dawać tam znać, czy wygrywam rundę, czy przegrywam, jaka jest punktacja. No i po drugie wiedziałem, że przegrywam, w sensie, że jest remis, no i trzeba dać się wszystko. No i ogólnie miałem uczucie, że wygrałem tą walkę, tą trzecią rundę, no ale dopiero później obejrzałem jakoś tam, no pękł mi ten bębenek, na samym początku rundy pękł mi bębenek, no i byłem taki oszołomiony i w ogóle trochę chyba miałem problemy z koordynacją. Dopiero później obejrzałem, że to jednak nie wyglądało tak, jak ja to widziałem. Tam gdzieś padałem, nie, bez sensu. Też nie słyszałem narożnika w ogóle, bo mi piszczało cały czas, jak mi petarda koło ucha wybuchła, cały czas miałem pisk. No i no, też walczyłem z tym dopiero właśnie jak narożnikowi powiedziałem, oni oglądali, to też widzieli, że próbuję odmuchnąć, gdzieś tam nos sobie próbowałem rękawicami zatkać i dmuchnąć, ale tylko czułem, że mi powietrze ucieka przez, wiesz, przez ucho, więc tak się trochę zacząłem zmartwić i wybiłem się z rytmu po prostu walki, tak? Nie myślałem już o walce, tylko mówię, co jest, tak? No ale to, czyli co, po tych trzech rundach, jak już był werdykt, miałeś poczucie, że... Nie, i miałem na początku poczucie, że wygrałem właśnie, takie, że jednak ta trzecia runda była okej. No dopiero później, jak ją zobaczyłem, to mówię, to jednak nie wyglądało jednak tak, jak ale trzeba. Ale całościowo teraz, jak już no, minęło sporo czasu od tej walki, jesteś, wiesz, zadowolony z tego, co tam pokazałeś, mimo wszystko? Tak, nie ma co tam się cofać w tył, gdzieś trzeba wyciągnąć jakieś wnioski, właśnie zmienić teraz styl walki trochę, bo to jednak... zajazd zajazdem, ale też trzeba bić trochę mocnych ciosów. Mam nadzieję, że te naprawione barki już pozwolą na to i będzie okej. Okay, no. Nie żałuję niczego, no co było, minęło. Fajnie. Pytam cię, wiesz, o to dlatego, że jak czytając jakieś tam komentarze na Boxer.org i gdzie indziej, no jest dużo negatywów, że tak powiem, delikatnie. Dzisiaj przed tą właśnie naszą audycją sobie obejrzałem tę walkę jeszcze raz, bo jak wtedy walczyłeś, no to było tak parę miesięcy, nie pamiętam jej dokładnie. I tak sobie obejrzałem, mówię sobie, kurczę, no w sumie to jest całkiem dobra walka, nie? No okej, no zawsze jest wygrany i przegrany, ale
Tu nie ma wstydu, nie? To nie jest tak, że no nie, no, ktoś się lał. No, bo to no właśnie. 2-1, no, no. Więc sam wynik. Ktoś musiał wygrać, no tak, niestety no. Wygrał Australijczyk, tak? Dokładnie. No. I te komentarze... Nie, no ja już powiem ci, że nie czytam tych komentarzy, bo to jest czyli to zdrowe podejście. Wiem, że ludzie to, tak jak teraz, tak, gdzieś nie zginąłem, nie mam je, no to już mówią, że koniec Jabłońskiego, tak, no, nie wróci, już jest, wiesz, nikt mi nie pomoże teraz, tak. Dobrze mam i tak prezesa, który tam zawsze mi pomoże, a tak to, czy kadra, czy coś, zapominają o tobie, tak, jak to jest w sporcie, nie masz wyników, nie robisz wyników, no to nie istniejesz dla nich, więc to jest trochę smutne, no, ale taka jest rzeczywistość. No, więc... Można się na to obrazić, albo po prostu robić no swoje. No tak, no ja tam już nieraz byłem skreślony, więc na szczęście mówię, mój sztab szkoleniowy, miałem dobry sztab, więc tu prezes klubu, jeszcze miałem trenera motorycznego właśnie też, trenera w klubie, którzy zawsze mnie uspokajali spokojnie, to jak nie podpalaj się, bo tam nieraz na obóz jechał kto inny, czy na turniej jakiś jechał kto inny, nie ja, tak, miałem mistrza gdzieś tam, miały być sparingi, jechał ktoś inny, tak. No i to jednak ciśnienie gdzieś tam głowa siada, tak, ty zasuwasz, robisz coś, przygotowujesz się, a oni biorą kogoś innego, no i... Niestety, ale jest. Sztab szkoleniowy miałem no, zarąbisty, że tak powiem i gdyby nie on, to już pewnie bym dawno z tym skończył. Mówił mi zawsze Tomek, spokojnie, rób swoje, udowodnimy im wszystko wynikami. Najlepsze są wyniki, tak? No tak. Jedziesz, w końcu wygrasz, pojechałem na Mistrzostwa Europy, zrobiłem srebro, no i w końcu wszystkim kopara gdzieś tam opadła i mówię, nie, no dobra, Jabłoński jednak, tak, numer jeden. No ale to... No ale propos przygotowań do Rio było małe spięcie, pan Wasilewski. Skrytykował twój sztab szkoleniowy i ciebie, tak, i wszystkich naokoło. No to także jak wiesz. Zobaczymy, no, może będzie jeszcze okazać się zmierzyć, albo. No właśnie, bo tam już. Boksować dla niego nawet, zobaczymy, więc jest różnie. To będzie ciekawe. No. Ale co, jakby. No to jest, wiesz, jak słyszysz o takiej osobie, no która jest tam w tym, jednak trochę jest twarzą tego polskiego boksu. Jaka jest twoja pierwsza reakcja? Właśnie wiesz, że... Go tam nie było tak naprawdę, więc Wasilewskiego. Był tam trener tylko z zawodnikami. No, ja byłem też w innym okresie, też się czułem wtedy źle, tak? Też miałem takie dołki, że nie czułem się w formie w ogóle, no ale to też było miesiąc przed igrzyskami, więc ten odpoczynek dopiero miałem zacząć. Tak naprawdę to byłem chyba z 2 tygodnie przed walką. Już w Rio i tam miałem tak naprawdę taką już końcówkę, czyli regenerację, odpoczęcie, tam takie szlify szybkości. Tutaj byłem no, zajechany, miałem tak 3 czy 4 sparingi pod rząd, gdzieś tam mocne treningi jeszcze, no to wypadałem słabo na tych sparingach, no nie oszukujmy się. No ale to też trzeba nastawić się psychicznie, tak? Jak trener mi motoryczny właśnie podchodził do mnie, to my, wiem, że będzie ciężko, wiem, że jesteś zmęczony, nie masz siły, nie masz dynamiki. Ale przewalcz to, tak? I gdzieś mnie tam uspokajał i wiedziałem, że to ma jakiś sens, tak? Gdyby go nie było, no to bym pewnie rzucił, no wiadomo, że ciśnienie tam gdzieś nie wytrzymywało, bo niby jechałem na igrzyska, miałem być, wiesz, w najlepszej formie życia, a czułem się jak wrak, tak? No ale to był taki okres, że miałem być zmęczony i miałem to robić na zmęczeniu, no. W tygodniu też takie tutaj, jak trenowałem na co dzień, też miałem takie kryzysy gdzieś tam, gdzie środy miałem i soboty takie górki treningowe, gdzie miałem najmocniejsze obciążenie. No to mój prezes, jak zacząłem współpracę z tym trenerem motorycznym, też nie wierzył, mówi, że to nie, w ogóle się nie rozwijasz, tak? Tylko, że on widział te środowe na przykład sparingi tylko, gdzie ja byłem rano po stacjach mocnych i przychodziłem po mocnym treningu obwodowym na sparingi, po prostu gdzie walczyłem bardziej z samym sobą niż z przeciwnikiem. Ja widział tak. Te sparingi, no ale później zobaczył nagle w sobotę, że już jestem taki, już nie mam zajazdu, tylko mam typowo najmocniejszym treningiem w sobotę był sparing po prostu, tak walki są mniej więcej też u nas są w soboty, w niedzielę turnieje, więc przygotowaliśmy się do tego i w sobotę robiliśmy zawsze mocny sparing, taki typowo jak pod walkę. No i wtedy już byłem w ogóle całkiem innym zawodnikiem, tak? Gdzieś te nogi zaczynały pracować, tułów, no wszystko no inaczej. I też się tak przekonał, bo na początku sceptycznie podchodził do tego, czy trener motoryczny jest potrzebny, nie? To już był starej szkoły, ale teraz naprawdę się przestawił o 180 stopni i sam już wie, pulsometry, wszystko zakupione dla każdych zawodników, którzy tam już są na poziomie, mówi, nie ma opieprzenia, nie? Ma włączone, widzi, jakie ma pulsy, kto ma jakie progi ustalone i stoi sobie nawet z boku i ty na tym worku, co ty robisz tam. Widać po pulsie, tak, wszystko, więc jest fajnie, nie? Więc to już ma jakiś sens, nie? Nie jest tylko klepanie, wiesz, jeden będzie uciekał gdzieś za worek, chował się. No tak, tak. Ma pulsometr i wszystko widać, tak? Ja też się byłem z tego rozliczany kiedyś. No wiesz, myślę, że po prostu nie ma innego kierunku, jak chce się to zrobić na tym poziomie, który no, przynosi jakąś w ogóle, wiesz, jakiś no,
rezultaty, czy w ogóle będzie jakiś miał sens tak naprawdę, no. Bo robienie tego na pół gwizdka, no to można siedzieć w domu po prostu, bo to nie ma... No to nie ma sensu. Ja nie ma sensu, też, tak. Kiedyś bić się po głowie jeszcze, tak. Po prostu, to gdyby to właśnie mówię, było... Rzuciłem robotę, wszystko i żeby robić coś na pół gwizdka, nie idzie to w parze, więc... No ja to nawet, wiesz, mi się daje, że odbijało się mocno na charakterze, nie? Tak. Nawet po tym walkach, że jednak nie masz to poczucie, że nie dajesz sobie tego... Tak, ja sobie tam radziłem w tych, bo nieraz miałem ciężkie walki i gdzieś tam dostałem, ale potrafiłem się przełamać jednak gdzieś tam zawziętość z samych treningów, tak? Gdzie byłem zawzięty i pracowałem do samego końca, do odcięcia. To widziałem po innych zawodnikach, że ci, co tak na treningu się tam gdzieś opieprzają, wykorzystają każdą chwilę, gdzie trener nie patrzy, to na walce było tak samo. Kiedy dostali jakiś cios, była chwila zawahania, czy na pewno, to już odpuszczali. Tak? Te wszystkie nieprzetrenowane dni nagle się odbijają. Projekcja w głowie. Daj sobie spokój wiesz, no, i kończysz walkę, nie? A słuchaj, a samo Rio, bo też wokół całej tej olimpiady no było tonę jakichś tam skandali, jeżeli chodzi o warunki i w ogóle bezpieczeństwo. Jakie jest twoje, właśnie, wiesz, twoja perspektywa tego? Warunki, no mieszkania mieliśmy po prostu, tak jakby domy, mieliśmy tam chyba pół wieżowca, Polska miała, wszyscy w jednym wieżowcu, tylko że to było niewykończone po prostu, to były gołe mieszkania tak naprawdę na początku jeszcze, no ja byłem w ogóle jednym z pierwszych zawodników, który przyjechał i jednym z ostatnich, więc na sam koniec to już było elegancko, powiem tak, nie, że tam z dnia na dzień było widać, że tam cały, wszyscy pracują, jakieś fontanny odpalają, jakieś tam sadzenie roślin, no tak na bieżąco, wykończenie jakieś lustra, bo tak na początku u mnie w pokoju nawet lustra nie było. Było tylko postawione takie jedno, ale w łazience nie było. Były gołe ściany, postawione łóżka do spania, jedna szafa taka z Ikei papierowa na dwóch i tyle. No nie było tam jeszcze jakieś kanapy. Konkret. No. Ale... Czyli pod koniec jak wyjeżdżałeś, było już urządzone. No. Nie, już tam w niektóre wieżowce wody gdzieś nie miały, coś słyszałem. No to wszystko trwało tak, że na ostatnią chwilę robili, ale to... Nie narzekałem. Stołówka była duża, czy na 24 na dobę, tak naprawdę można było sobie chodzić. Wiadomo, że to już to jedzenie później to już nie wchodziło, bo to prawie cały czas to samo, chociaż były różne kuchnie na początku, fajnie wszystko. No ale jak ja siedziałem tam prawie miesiąc, no to już później już było ciężko. No. Ciężko patrzeć. Tak. A bezpieczeństwo? Faktycznie tam, wiesz, było hasło, żeby nie wychodzić. Tak, nie wychodzić, tak. No to było główne hasło, nie wychodzić. Byłem parę razy na plaży, chyba dwa razy miałem okazję tam pojechać na Copacabana, no to niestety tam trzeba było uważać. No. Dużo złodziei, tak. Widziałem sam na własne oczy, jak okradają obok ręcznik. Coś tam próbowałem przyfurkać, to zaraz do mnie inny podbieg z boku, już tam coś się do mnie sapał i no tak. Wiesz, no to tak wyglądało, że jeden okrada, drugi patrzy. Tam jakby wielka jedna mafia po prostu. Jeden cię zagaduje, drugi cię okrada, nie? Czy tak, wiesz, no w sumie to tak... Pod takim względem, no to wiesz... Nie podwiedzałeś szczególnie, nie, co chyba? Nie, wolałem się nie zapuszczać tam na fawelę tam. Znaczy nie. Słuchaj, no bo czyli tak sobie myślałem właśnie, bo też gdzieś w wywiadzie po powrocie mówiłeś, że to właśnie było całkiem niefajne, że musiałeś jednak zostać cały ten okres. No nie, no miałem taki kryzys, no wiadomo, że... A czy właśnie, tak sobie to zapytam, a się, czy nie myślisz, że to w całym tym wszystkim nie było właśnie pozytywne, że akurat nie musiałeś tam sobie zostać, popatrzeć na te zawody, właśnie nie miałeś okazji, żeby pójść ten dół, wróciłbyś do domu, no, zaszył się, a tak to no, musiałeś zrobić coś, jakby wiesz, wybić się z tego rytmu. Smutku, nie? No z drugiej strony później już tak po dwóch, trzech dniach już się odbiłem, już tam właśnie zacząłem zwiedzać, sobie gdzieś tam jeździć, jakieś coś organizować, pojeździłem pokibicować tam i siatkarzom i ręcznym tam gdzieś na te mecze, więc już się, że tak powiem, no odskoczyłem od tej całego doła. No ale na początku było to ciężkie, no jednak otoczka sportowa, wszyscy sportowcy, no ty cały czas myślisz o tym sporcie gdzieś tam, no i nie dało się odbić po prostu tak gdzieś w bok, nie? Że sobie wyjść, gdzieś się zamknąć, po prostu odpocząć, no była cały czas otoczka sportowa, no tam nie dało się zbytnio wyjść, chociaż no tam później jeździliśmy właśnie, tam jakieś plaże zwiedziliśmy coś, no ale to takie bardziej centrum samo. A jakiś taki moment, bo tam też kibicowałeś właśnie z trybun, jakiś taki, który ty zapamiętasz z Rio, poza no czyli swoim... Niepowodzeniem, ale wiesz, jakiś taki kibicując innym Polakom. Polakom? No byłem, czekaj, na ręcznej, na szpadzie byłem, szpadziski tam drużynowo, ale chyba wtedy właśnie odpadły. No mecze w ręczną też tam za bardzo nie szły. Czyli same pozytywne wydarzenia. Nie. Bo na lekkoatletyczny chyba byłem tylko dwa razy na stadionie lekkoatletycznym i tam najwięcej tych medali. Widziałem tam chyba 100 metrów bolta finał, bo tam akurat było takie wielkie wydarzenie, więc poszliśmy zobaczyć. No i naprawdę dużo ludzi. Czyli znowu w klimacie biegania. Znowu w klimacie biegania. Nie, no poszliśmy, bo tam legenda, on nawet nie spał u nas na wiosce, tak? Bo gdzieś tam poza wioską wiedział, że za bardzo popularny jest i
i sobie gdzieś tam tym spali obok. No, pchnięcie kulą tam, no właśnie tego nie widziałem, tych finałów, nie? Mhm. To jakoś się tam odbywało tak. No, w telewizji kibicowaliśmy. Często było tak, że po prostu nie jeździliśmy, bo było w paru miejscach, ciężko było dojechać no tak. na różne stadiony, więc po prostu siadaliśmy sobie u nas na misji, tak jakby. Tam ludzie z misji mieli telewizor, więc włączali i sobie kibicowaliśmy po prostu przez z daleka, okay. nie na żywo. No dobra, powiedz o Tomek, a co teraz po operacji się wyliżesz z tego wszystkiego i co dalej? No, bo tak, World Series of Boxing, tam czy World Series już chyba nie, ten sezon już zamknięty. Tak, no może jeszcze wrócą, ale wątpię chyba. Czyli jak co? Już zrezygnowali teraz. To zawodowo czy niezawodowo? Myślę, zawodowo. No teraz mówię, już nie ma różnicy między zawodowym a amatorskim boksem. I nie ma tej bariery, zawsze po zawodowstwie można wrócić do amatorskiego. No ale myślę, że trzeba zacząć zarabiać pieniądze, no już życie się zaczyna. Mhm. Trzeba w końcu myśleć o życiu, o zarabianiu pieniędzy, bo z amatorskiego boksu, no gdyby nie Liga World Series of Boxing, to myślę, że nie miałbym za co żyć. No i mój prezes, bo tylko o nim pomagali. No i miasto Gdańsk jeszcze mi na szczęście pomagał, więc też mi dawał stypendium, no ale teraz raczej nie mam mistrza Polski, bo nie wystartowałem w zawodach przez kontuzję i wszystko, więc raczej nie będę miał stypendium. No i ciężko się ogarnąć. No ale ten boks zawodowy w Polsce to jest też jest długa historia, no właśnie. No, więc zobaczymy, jak to będzie. Chcę się wyleczyć, no i chcę wystartować. No jeszcze tam były rozmowy z Auerlandem wcześniej, ale też nie wiem, jak to do końca wyjdzie. No bo to wiesz, bo tutaj lekcja, którą zrobił Izu, nie? Jest bardzo mocna, tam że wyjechał. Tak, boksowanie w Polsce no, było po prostu jedną wielką dla niego frustracją. A dopiero kiedy się zdecydował, no faktycznie podjął decyzję życia, żeby wyjechać do Nowej Zelandii, czy w ogóle po prostu za granicę, tak? To no teraz mówi, że to było najlepsze, to się co go spotkało, wiesz, i no tak, no teraz no jest, gdzie jest. No, się rozwinął, poszedł do przodu. Izu, no też miałem z nim okazję nawet być w pokoju na pierwszym obozie, że tak powiem, w Husarii, na pierwsze spotkanie, więc tam siedzieliśmy w jednym pokoju, no później właśnie wyszło, że ma jeszcze ten kontrakt z Wasilewskim i niestety musiał zrezygnować z tej Husarii, musiał wrócić do boksu zawodowego. No ale no nie wiem dokładnie, jak to będzie wyglądać. Czekamy na propozycję właśnie jeszcze, na szczęście mój prezes się tym zajmuje, ja nie muszę właśnie... Ale gdzieś masz to gdzieś w głowie, że jednak no to jednak ta zagranica to jest, kurczę, no kierunek. No jest w głowie, ale na pewno będzie trzeba zrobić tu parę walk, tak? Gdzieś tam się wybić, pokonać paru słabszych zawodników, gdzieś tam wejść w jakiś rytm, no i zobaczymy, co dalej, tak? Wtedy dopiero, bo myślę, że za granicę bez żadnego doświadczenia tam zawodowego ciężko, no chociaż tam, no mówię, z Auerlandem były rozmowy, bo też często jeździłem na sparingi tam do nich i oni tam gdzieś mnie znają. Więc widzieli mnie, więc się prezentuję, widzieli też moje walki tam z właśnie Husarii, te półzawodowe, bo ja się czuję lepiej się na takim dłuższym dystansie, właśnie gdzieś jest 5 rund, te 3 rundy mi nie odpowiadały i ciężko mi się było przestawić, bo tam za duży chaos jest, jednak tutaj ja jestem takim zawodnikiem kondycyjnym, gdzieś tam pracuję powoli i z każdą rundą mam przewagę, tak? Gdzieś myślę, że w zawodowym będę mógł się lepiej odnajdywać, będę mógł spokojnie boksować po prostu, też nie będę musiał popełniać od razu dużo błędów, żeby zmęczyć przeciwnika, tylko będę mógł sobie spokojnie rozkładać tę siłę. Jest to czas. No i oni też to widzieli, zresztą też miałem propozycję z tych APB boksu, nie wiem, czy wiesz, o boksie zawodowym, AIBA. No tak, jakby, tak. Tak, ale jest zawodowy boks. Aha. Też mają własną ligę. Tak, u nas w ogóle o tym nie słychać. No ale to tych lig bokserskich pasów i tych wszystkiego, tych to jest tak, federacji. Tak, normalnie boks amatorski robiony, w sensie AIBA, Federacja Boks Amatorskiego, zrobiła boks zawodowy. No a to i już tam miałem propozycję. No tak, już właśnie tam, nie wiem dokładnie jakie pieniądze, ale tam słyszałem, że już większe, w sensie, no, że są pieniądze, już, że da się z tego żyć. Normalnie, więc mieliśmy propozycję, bo tam kiedyś mi proponowali chyba na Mistrzostwach Świata, miałem spotkanie z takim właśnie ich jakby promotorem, żeby boksować, bo sam mówi, że widzi, że ja sobie lepiej radzę na takim długim dystansie, więc... No bo wiesz, ale to się rozwiało jakoś. Teraz te afery AIBie po igrzyskach właśnie przekręty, połowę sędziów wywalili, tam coś tak. Jakieś, no prokuratura tam jakoś wlazła na tą AIBę chyba, nawet słyszałem, więc... Boks zawodowy. No ale to jest taki, trochę się nie boisz tego, no kurczę, jednak ten polski boks, z całym szacunkiem do pana Wasilewskiego, no ale on nie ma najlepszej reputacji, całe te wszystkie polskie federacje, które tak, no...
zrobić karierę będąc w Polsce jest, no nie czarujmy się, mało takich zawodników. No jest ciężko, no by trzeba było wyjechać gdzieś pewnie, ale to może nawet same walki. Fajnie, że Wasilewski ma układy jeszcze w Stanach, tak? Mhm. Jest znaną osobą i tam potrafi załatwić, jak teraz miał z Wilderem Wawrzyk boksować. Mhm. Tak, gdzieś tam ci zawodnicy mogą się pokazać w końcu, jak zrobią sobie rekord gdzieś tutaj, no to tam gdzieś dostają później szansę. Mhm. No i inni promotorzy raczej nie widziałem, żeby gdzieś tam organizowali takie wyjazdy do Stanów na walki, no więc to jest dobre. No i mam nadzieję, że jakoś się tam dogadamy, tak, że no trzeba myśleć też o życiu, nie? Zobaczymy, jakie to są w ogóle stawki, też nie mam pojęcia, ile chłopacy dostałem za walki, czy będzie można z tego żyć, tak? Bo to jest najważniejsze. To najważniejsza rzecz. Szczególnie, że tak. Przyszły tata przede mną siedzi, tak, że to no, historia, jakby żarty się kończą, tak? To już... No i życie trzeba zacząć, więc taki był plan. Dążę, kroczek po kroczku realizuję, więc no ale teraz trzeba myśleć nad zarabianiem pieniędzy po prostu. Już z tego boksu, no bo no wiadomo, z orzełkiem na klacie było fajnie boksować, miałem cel olimpiadę i dążyłem do tego, to miałem pieniądze na przeżycie, że tak powiem, coś mogłem sobie też czasem odłożyć, bo praktycznie większość na obozach żyłem, za które nie płaciłem, więc było fajnie, no ale teraz wiadomo, trzeba mieszkanie utrzymać i wszystko, rodzice mi nie dadzą, niestety nie mam bogatej rodziny, więc no zresztą mało zawodników w boksie jest, co mają, pochodzą z bogatych rodzin. Tak, tak, to nie jest to środowisko raczej, nie, to raczej chyba bardziej golf i tenis, tutaj bardziej patrzymy to i go karty. Także. A jeszcze tak wracając do Izu, jak oceniasz jego walkę? To gadaliśmy kiedyś poza fajnie, anteną. Fajnie. No, moim zdaniem dobrze się pokazał pod względem. Na pewno się sprzeda w Stanach, tak? I to było najważniejsze, bo pokazał charakter, był gdzieś tam liczony, ale zaraz to sam uderzył, dobrze trafił, gdzieś poszedł za ciosem. Więc pokazał charakter, a to mam nadzieję, że da mu szansę pokazać się jeszcze w paru walkach. No. Dla mnie zaskakujące było w ogóle komentarze po tej walce, bo myślałem, że w Polsce będzie z tradycyjnym polskim zwyczajem. Tam, po prostu... przejebał, tak, tam, dokładnie. Po prostu będzie zgnoić go do zera tam. Teraz. A szczerze, właśnie było, kurde, całkiem pozytywnie, że okej, przegrał, ale charakter, fajna bitka. No. Byłem naprawdę pozytywnie zaskoczony. No, ja też się zdziwiłem. Także to jakieś światełko nadziei. To w ogóle właśnie w całym, takim, nie wiem, czy czytałem jakieś inne artykuły, że pozytywnie się wypowiedzieli o Izu. Tylko teraz musi właśnie tą następną walkę wygrać. Myślę, że będzie dobrze. Nie? No. Że myślę, że dostanie... duże szanse tam na jakieś dobre walki. No kurczę, no myślę, że ta walka jakby zaistniał, tak? W świadomości wielu osób, bo bił się gdzieś w Nowej Zelandii, gdzie powiedzmy sobie, gdzieś te walki się... istnieje. No tak, w sensie te walki gdzieś się przebijały do mainstreamu, bo dostał tam knockout roku. Gdzieś tam się pojawił, tak? Ale no teraz to było takie naprawdę przedstawienie się i przedstawił się, myślę, fajnie. Przegrał i tak jak mówisz, nie? To ale pokazać charakter można raz. Tak, był raz liczony, wstał, pokazał, że ma jaja i walczy. Tak. Walczył jeszcze, był tamten liczony, więc show dobre. Wielkie chłopy, też dobrze zbudowane, więc widowisko dla ludzi. Ludzie lubią takich, wiesz, wielkoludów. Jeszcze jak się biją, mają charakter. Tak, bo wielu było, co przecież dostało i od razu nie koniec, machają ręką, że nie walczą, tak? On pokazał charakter i mam nadzieję, że teraz następną walkę dostanie. Tylko właśnie musiał wygrać. No jak przegra, no to będzie koniec. Myślę, tak. Znaczy, no, może nie koniec, ale w sensie, to już w sensie, pokaże, gdzie na jest. Pewno, tak, no właśnie, to już nie będzie... Już nie dostanie szansy walki o wielkie tytuły, a tutaj zawalczył z dobrym zawodnikiem na dobrym poziomie, no dostał, no taki jest boks. No. Ktoś musi przegrać, niestety. No, tak, nie? Jest jeden cios ciosem. Zobaczymy, nie? Myślę, że wiesz, trenuje i jest w takim miejscu, które jest super, tak? Sam charakter, jeżeli chodzi o charakter i o wszystko, tego mu na pewno nie brakuje, nie? Tylko teraz... też ma, bo on tak zawsze motorycznie był przygotowany. Zawsze pamiętam, jak miałem pierwszy z nim kontakt, to on miał wiedzę o sporcie. Pod tym względem jest petardą, tak? To jakby tu na pewno nie ma żadnych jakby znaków zapytania, tylko musi wygrywać, tak? To jest to, nie? To jakby, tak jak powiedziałeś, nic lepiej nie przemawia niż wygrane. U nas w Polsce tylko wygrana, więc... Także to jest, to niestety, to nie jest jak koszykówka, że można mieć, wiesz, jeden nieudany mecz. Tutaj niestety nie ma. Nieudany już cię nie ma. No właśnie. I nie boisz się tego trochę, Tomek? No jest to takie trochę niesprawiedliwe. Że poświęcisz, to boli czasem. No właśnie. Bo tam człowiek się poświęca, ile byłem lat, 6-7 lat w kadrze. Tak, ale przegrywasz nagle walkę i nie ma cię, nie istniejesz, tak? Nie możesz sobie liczyć na pomoc kogoś tam. Dopiero jak będę znowu wygrywał, gdzieś już miałem wcześniej problemy, co miałem na antydopingu, nie byłem zawieszony,
miałem taką aferę, ale to też miałem problemy zdrowotne, gdzieś tam hormonalne jakieś, zwariowano, to nikt mi nie pomógł, nie wysłał mnie do szpitala na badania, tam na miejscu zrobili mi tylko, bo tam było podejrzenie o nowotwór jąder, więc zrobili mi tylko takie badania na szybko i do widzenia. Spadłem do domu, lecz się, nie? Po prostu, więc miałem pół roku taki odcięty. No ale wyszedłem z tego i... To są wszystkie takie ciekawe meandry tego zawodowego sportu, chyba w każdej dyscyplinie, tak, w których się mało widzi, nie? No, ludzie myślą, że to jest kolorowo, my dostajemy pieniądze za wszystko, tak? No, a i tutaj zarabiamy, niestety. Sobie trenujemy i zarabiamy, no a tu tak naprawdę z kadry reprezentacji Polski w ogóle nie ma stypendium, tak? Myślę, że tego najbardziej brakuje chyba w kadrze teraz, żeby zrobić progres, żeby mieć tych zawodników tak jakby na stałe, żeby oni musieli myśleć o tym, jak wracają i jak zarobi się mieszkanie, tylko mają jakieś chociaż pieniądze, mają cały plan ułożony przez trenera kadry i sobie realizują nawet go w domu, jak go nie ma, jak na obozie. A wiem, że wiesz, jest różnie, tak, z tym obozem. Dla mnie to jest najbardziej zaskakujące jest to, że okej, są te wszystkie związki, no ta kadra przecież nasza to nie jest, nie wiem, 500 osób, no tylko nie, to jest mała grupa. 15-20. No właśnie, że naprawdę Polski Związek Boksu nie może zorganizować takiej kwoty, żeby tych chłopaków, no tą małą garstkę ludzi plus paru trenerów, naprawdę utrzymać przez rok, żeby oni naprawdę, no rok, no dłużej, żeby nie musieli się martwić, tak? Żeby nie musieli nie stać na bramkach, tak, no żeby nie musieli, to, wiesz, kurde... Wydali chłopakom po 2000 zł, tak? Mniej więcej miesięcznie, no to już masz jakiś tam, żeby opłacić sobie to mieszkanie. No właśnie, no to nie są duże pieniądze, ale już nie musisz się martwić, a tu było nic, nie było nic, tak? Gdzie musisz jechać na obóz, tak? Nagle cię 2 tygodnie nie ma, wracasz do domu, mieszkanie było puste, no ale tak, trzeba je opłacić, tak? Gdzieś każdy wynajmuje mieszkanie czy coś tam, bo to nie stać na własne. Więc jest różnie, trzeba to opłacić, no i za co masz to opłacić? No bo to wiesz, bo to się... Dużo młodych zawodników właśnie kończy przez to karierę. Tak? Bo to się zamyka krąg, wiesz, jest, poświęcasz temu życie, nie? Dostajesz po głowie i nikt ci, wiesz, jakby tego nie wynagradza, nie masz pieniędzy, więc motywacja też jest inna, nie? Gdybyś nie musiał się martwić o nic innego, okej, nawet... Tak było kiedyś, no. Tak. Pracowali, byli pozatrudniani gdzieś tam jako stoczniowcy, jakby w kopalniach, lata pracy leciały, wiesz, wiedziałeś, że kończysz karierę i masz chociaż tam emeryturę, tak? A my co, teraz tak, bynajmniej ja, tak? Skończyłem i co mam? No nic nie mam, tak? No jeszcze nie skończyłem, no ale... Wiesz, im bardziej słysząc to wszystko, to myślę sobie, kurde, Belek, jest spore ryzyko i naprawdę... Jest spore ryzyko, ale... Ja sobie chciałem, zgodziłem się na to, wiedziałem, czym to, że tak powiem, pachnie i chciałem po prostu zaryzykować, spróbować wszystkiego. Teraz mogę, na starość będę, mam nadzieję, że się zajmował trenerką gdzieś tam, to no też fajnie. Jakoś tam pieniądze, coś, ale jeszcze chcę powalczyć, wykorzystać te jeszcze parę lat na walkę, kiedy jeszcze jestem w stanie i mogę. Mam nadzieję, że barki już lubię, operacje się powiodą wszystkie i będę mógł wrócić już do pełnych treningów normalnych. No to właśnie, tak jeszcze zdradzając rąbka tajemnicy, jak już się wyliżesz z tego wszystkiego, to jest taki mały mikroplan, zamykając tą klamrę od początku i teraz na końcu, że Oskar Piechota chciałby, żebyś trochę go poprowadził, nie? No, jak już będziesz mógł trenować, żeby coś tam zrobić. Zaczynaliśmy trenować razem i jeżeli będzie możliwość, to pewnie, no, nie ma problemów. Myślę, że tam nie boję może się, mogą pokazać parę rzeczy pod względem boksu. On sobie może to dorzucić. Ja jestem też, no mniej więcej wiem, jak to całe MMA wygląda, trochę brazylijskie liznąłem tam, no to mniej więcej też wiem, na co oni muszą uważać, tak? Pod tym względem. Nie nauczę ich wszystkiego, bo sam nie walczyłem w pełni, no ale wiem, na co uważać, wiesz, że to trochę jednak te nogi muszą stać inaczej. No więc tam dużo zawodników się pytało, czy kiedyś bym ich nie poprowadził, ale no, nie mam na to czasu, nie chcę robić czegoś na pół gwizdka, tak? Że komuś obiecuję treningi, a zaraz wiesz, że na obóz mnie nie ma, nie? Więc od razu im mówiłem, że nie, ale jak będzie trochę więcej czasu, to z Oskarem po koleżeńsku po prostu przychodzimy na salę i trenujemy razem. No i nie było ich, że cię sprowadzi od razu? Nie, no. Udowodni? Że... W sensie to i tak się nie będzie liczyć, bo to wiesz, oficjalny sparing był tam te 5 lat temu, 6. Ja go wygrałem i tak zakończmy. Jest. Tak więcej jest. Się nie kładę. No. Super, Tomek, dzięki tobie za czas. Powodzenia z tymi operacjami wszystkimi i no byśmy się zobaczyli jeszcze nie raz na olimpiadzie. W tym roku. Albo na ringu zawodowym. Dokładnie. Dzięki serdecznie. Dzięki wielkie. Pozdrawiam.